Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Koalicji Obywatelskiej, a także ekspert do spraw wschodnich, były minister, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Kowal. Dzień, Dzień dobry. dobry. Bez wojowniczej retoryki i bez politycznych wątków, takie było w ocenie komentatorów noworoczne wystąpienie prezydenta Władimira Putina, zaskoczenie, że nie było wątków takich jak w ostatnich wypowiedziach na temat Polski. Nie wiem, mogło być w ogóle wcześniej nagrane, nie wiem jak to tam technicznie wyglądało. Z tymi orędziami to tak jest, że często wcześniej są przygotowane. No dobrze, ale, ale Putin rozpoczął tę kampanię, w której, której negatywnym bohaterem była Polska 19 grudnia. To chyba tak wcześniej nie nagrał swojego wystąpienia. E, można powiedzieć, że rozpoczął ją równo... Równo już 20 lat temu, czyli wtedy, kiedy pojawił się na szczytach władzy w Rosji, bo właściwie od tamtego czasu zaczęło, za, zaczęliśmy obserwować taką próbę odkręcenia historii i, i rehabilitacji, uświęcenia, uszlachetnienia historii Związku Sowieckiego. To następuje małymi kroczkami, co jakiś czas pewne przyspieszenia, a ostatnio duża koncentracja. Ale a dlaczego tu... ta koncentracja? Już to, tysiąc słów na ten temat padło prostu ale... prosto, prosto, prosto tłumacząc, to jest trochę tak. Po 1991 roku Rosja bardzo krótko była w rzeczywistości takim państwem, o którym byśmy powiedzieli, że jest państwem demokratycznym, e, zmieniającym się w kierunku wolnorynkowej w pełni gospodarki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dość szybko wróciła w swoje stare kolejny. Ze względu na kontynuację na kontynuację najważniejszych służb, e, resortów siłowych i tak dalej, i tak dalej, ale też ze względu na to, że Rosja. Że przywódcy Rosji, żeby utrzymać swoją władzę, już od czasów Jelcyna, to no bardzo często po, po, posługiwali się retoryką wojenną, wchodzili w wojny. To jest wojna z Czeczenią, to jest wojna z Gruzją, to jest zajęcie Krymu, to jest wojna w Syrii. Można powiedzieć tak: po 1991 roku, społeczeństwa krajów Europy Środkowej. I niektórych państw byłego Związku Sowieckiego jak Ukrainy zaczęły się rozwijać mniej więcej w takim kierunku jak na Zachodzie. Czyli że czy dla nich wojsko no to jest po prostu e, instytucja, na którą idą podatki, ale która nie dotyczy jakby codziennie każdego obywatela. A jeżeli teraz się przyjrzymy temu, jak wygląda, jak wygląda mentalność czy życie obywateli Rosji, to oni przez ostatnie 30 lat właściwie codziennie słyszą o jakiejś wojnie, bo Rosja ciągle prowadzi jakąś wojnę. To jest totalnie zmilitaryzowane. A z kim społeczeństwo. teraz jest ta wojna? No i teraz, a taką matką tych wojen jest II wojna światowa. Dobrze, I stąd, ale teraz, teraz i stąd, o, o wojnie córce bym chciała. Tylko praktycznie to zawsze jest to samo. Dlatego, że opowieść o każdej aktualnej akcji czy polityce rosyjskiej, to jest opowieść o tamtych czasach i, i przypominanie dzisiejszym funkcjonariuszom, dzisiejszym wojskowym, że w ich szafach wiszą ich mundury, blisko mundurów ich ojców, dziadków i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj to jest wojna z Zachodem. To jest dalszy ciąg starej historii rosyjskiej, wojny z Zachodem. Bo przecież, a po co jest ta wojna z Zachodem? A może być na przykład ze względu Wewnętrznych, po to, żeby Putin, jeżeli czuje się niepewnie, a wielu ekspertów dzisiaj mówi o tym, że on się bardzo czuje niepewnie jako przywódca, że boi się, że spotka go to, co spotkało kiedyś Jelcyna, a kiedyś wcześniej Chruszczowa, czyli że jego otoczenie go odwoła, zamieni Ale na ogląd, kogoś innego. Ogląd tej wtedy... rosyjskiej prasy i komentarzy wskazuje na to, że właściwie ta wojna, ta bitwa nie była bardzo udana, ponieważ nie odbiła się jakimś szczególnie szerokim. Nie echem. była dzisiaj udana. Ja uważam, że to akurat jest, że na to należy popatrzeć inaczej, na przykład z punktu widzenia polskich interesów, że oczywiście ten pierwszy oddźwięk był negatywny dla Rosji, ale czy ktoś w ogóle zakładał, że będzie pozytywny? Mi się wydaje, że te. No tyle mógł być pozytywny, że, że byłyby jakieś komentarze, że prasa rosyjska by się pod to podłączyła. Początkowo jednak była negatywna, chyba bardziej negatywna, niż się spodziewano reakcja Zachodu. Chyba to się troszeczkę wymknęło spod kontroli tam przed wczoraj wieczorem, kiedy już na Twitterze wszystkie niemal instytucje rosyjskie z polityki zagranicznej, mam na myśli ambasady, ale także Ministerstwo Spraw Zagranicznych no naparzały się tak wirtualnie z różnymi partnerami na Zachodzie. Na reakcja, przykład z jest, USA się naparzały. No już z każdym z kim się dało. To, to myślę, że to, to był to taki element emocji twitterowych. Ale w rzeczywistości główna linia pozostaje ta sama. I jeżeli reakcja była na tyle negatywna, to, znaczy, że, to nie znaczy, że Rosja wyciszy tę linię polityczną, ale przeciwnie, że ją wzmocni, że będzie wracała. Mam wrażenie, że troszeczkę usypiamy i traktujemy nadmiernie jako sukces te pierwsze reakcje zachodnie. Tak nie będzie. Będzie wzmocnienie tej linii. To jest straszne. Ale jeszcze linia... nie można powiedzieć, czy to była udana, czy nieudana prowokacja. Znaczy, pewne Putina pewne rzeczy za, możemy, za wcześnie, tak? Pewne rzeczy możemy powiedzieć. No, możemy powiedzieć te rzeczy, które tak analitycznie wynikają. Po pierwsze, jest to jedna z istotnych linii politycznych Putina od samego początku. Nasila się nie, słabnie, ale zawsze mniej więcej to jest ten główny wątek. Po drugie, ostatnio było natężenie tych wypowiedzi. Po trzecie, padały z najwyższego szczebla, czyli z ust prezydenta Rosji. Co oznacza, że to jest także na pewno wykładnia, co mają mówić nie wiem, minister spraw zagranicznych, premier, tam widziałem Aleksiej II był też na, czyli także no to ma być taka już w tej chwili za, zaordynowana polityka Moskwy. To jest poważna rzecz. Więc z tego tylko, że na Zachodzie były negatywne reakcje po tej wypowiedzi, zresztą w dużym stopniu stymulowane między innymi przez nas, przez środowiska żydowskie, przez parę organizacji, przez polską dyplomację. No to były. No do, ale... dobrze, jak pan ocenia reakcję polskiej dyplomacji, w ogóle polskich władz? Oj, nie chcę już do tego wracać, bo to było strasznie dużo o tym było strasznie dużo debat. No, dobrze, ale, może, ale może może warto podsumować, bo, no, bo no. podobno już ma nie być przez jakiś czas tych reakcji. Ja nie wiem, jak można reagować z, z góry, deklarować, że nie będzie reakcji. Nie wiemy, co się na tym wydarzy. Na tym etapie powiedział Krzysztof Szczerski po tym, jak przekazał w imieniu prezydenta neg negatywną ocenę y, odpowiedzi na oświadczenie premiera Morawieckiego. Reakcja była spóźniona. Mówiłem o tym wielokrotnie, ale później już była. Już zostawmy to. No, nie można bez, w nieskończoność. Ale Reakcja była spóźniona? Reakcja rządowa. No, oświadczenie premiera przyszło dopiero długo, po świętach, a wydarzenia były 19. No tak, Pierwsze, ale było... oświadczenie premiera to było jakieś kolejne krok, bo, bo najpierw było oświadczenie MSZ-u, następnie było wezwanie w trybie pilnym ambasadora, czyli to był kolejny etap, oświadczenie premiera. Nie, ja wiem, taka jest oficjalna wersja, którą pani teraz przypomina. Taka Ale jest to nie jest oficjalna wersja, wersja, wersja rządu tylko to jest przypomnienie faktu. Nie, jest to jest oficjalna wersja podana już post-faktum, czyli kiedy już było oświadczenie, to powiedziano, że to tak miało być, że miało być ten dzień. Doskonale to pamiętam i rozumiem, że rząd... Nie wiem, jak miało być, ja powiedziałam tylko, jak było. Dobrze, a ja mam prawo ocenić ze swojej strony, a, po, a poza tym mam prawo powiedzieć, że dzisiaj to już nie ma większego znaczenia. Dobrze, że to oświadczenie w końcu było. Szkoda, że nie było jasnego, jasnego sygnału dotychczas ze strony prezydenta i podkreślam, to nie musi być oświadczenie. To chodzi po prostu o to, żeby myśleć strategicznie. Żeby się zastanowić... co się powinien mówi, zrobić prezydent? No, na przykład zastanowić się, czy to nie jest moment na zebranie tej Narodowej Rady Rozwoju, która ma część historyczną, też przy taką sekcję historyczną u siebie. Czy to nie jest moment, żeby zaprosić prezesa Polskiej Akademii Nauk i zastanowić się, co można wspólnie zrobić ze stacjami Polskiej Akademii Nauk na temat promocji naszej historii. Czy to nie jest moment, żeby zaprosić przedstawicieli rządu i zastanowić się, jak usprawnić działanie Polskiej Fundacji Narodowej, która w biegłym roku wydała 111 milionów. No, no i tych efektów nie ma. Jak działać na zachodnich uniwersytetach. Może czas się przeprosić z uczonymi intelektualistami, którzy nie biją brawa rządowi w Polsce, ale w takich sprawach mogliby pomóc. No, u nas się A myślę, pana to... koledzy też mówili o, o tym, że może warto zwołać na A jeszcze Rada no, Pani jeszcze nie pozwoliła tej kaskady do końca wymienić, bo jeszcze i to mogło być. Się chciał zatrzymać. Nie, prezydent może ma bardzo dużo możliwości inicjatywy, nie musi wydawać. Już teraz nawet za późno, żeby wydawał kolejne e, oświadczenie. Może po prostu działać na tym polu w inny sposób. No jest już. E, Prezydentem prawie 5 lat, rząd Prawa i Sprawiedliwości to już jest 4 lata. No już jest czas, żeby rozliczyć, na ile czy podyskutować. Może nie chcę nawet złego słowa, bo ja chciałbym w ogóle zachęcić, mimo tego, że reprezentuję opozycję, chciałbym zachęcić rząd, żeby zaprosił opozycję do poważnej dyskusji na ten temat, coś zaproponował. Jak nie zrobią tego, to kto inny zaproponuje, żeby za zapro... To znaczy? No, znajdą się albo jakieś czynniki społeczne, albo my to zrobimy. No. Bo, bo to jest no tak, kwestia ale strategiczna to dla zrobią, państwa. To zaproszą rząd i rząd przyjdzie. No ja bym chciał, żeby wspólnie porozmawiać, bo to jest temat. To jest poważny temat. Dzisiaj ten rząd rządzi, jutro inny, dziś oni. Czyli jutro powinno może być możemy tak, być jak, jak w czasie po aneksji Krymu, kiedy Donald Tusk zaprosił przedstawicieli różnych sił politycznych do siebie i była poważna ja to rozmowa dobrze, mimo kampanii. Ja to dobrze wspominam. Byłem wtedy absolutnie w opozycji do Donalda Tuska. Ale, ale sytuacja jest tej o, wagi, tej rangi? Sprawa jest bardzo poważna, dlatego że jeżeli, jeżeli Donald, jeżeli e, dzisiaj e, Władimir Putin e, mówi o historii, to przecież nie dlatego, że wszedł w fazę e, pogadanych historii dla narodu i świata, tylko dlatego, że y, to jest przygotowanie jakiejś politycznej akcji, to dotyczy jakiejś ważnej politycznej sprawy. Proszę zwrócić uwagę, to się pojawia też wątek oskarżenia polskiego o antysemityzm. Te rzeczy Czy będą powtarzane. przygotowanie do tego forum, Światowego Forum Holokaustu, które się zbliża? To może być przygotowanie i do jakiejś wewnętrznej akcji, czyli obrona, czyli że Putin chce pokazać pozostałej części obozu władzy u siebie, że jest potrzebny i niezbędny, bo walczy o honor Armii Czerwonej, wojny, pamięć wojny ojczyźnianej, czyli to, od czego zaczęliśmy dzisiaj. To może być kwestia przygotowania obchodów właśnie tych jerozolimskich wyzwolenia obozu Auschwitz To może być kwestia przygotowania obchodów w przyszłym roku zakończenia wojny. To mogą być różne rzeczy, ale żadna z nich nie zwiastuje nic dobrego dla Polski. Więc chciałbym, żeby oddzielić te kwestie. A co złego zwiastuje? No rzeczy, o których powiedziałem. Znaczy, tak. Bo to, jest, to, to, to będzie służyło politycznie do izolowania Polski. To będzie służyło politycznie do napiętnowania Polski. I wie Pani, jak jest na świecie. Znaczy raz się nie uda, no to, będzie... to wtedy może Drugi, służyć się do izolowania ale... Polski, jeżeli ktoś odbierze te, ten zawsze, przekaz na zachodzie. Jeżeli zawsze. nie odbierze no, i odrzuci. Moja no teza nie taka. Dzisiaj nie odebrał, będzie to powtarzane. W końcu znajdą się pożyteczni idioci, bo zawsze się znajdowali w historii, którzy zaczną powoli e, u, ucierać inny przekaz. My nie powinniśmy tutaj zasypiać gruszek w popiele, nie powinniśmy siadać na laurach, powinniśmy. E, 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 powinniśmy pracować szczególnie z uniwersytetami zachodnimi, bo tam są kuźnie elit. I na przyszłość, i dzisiaj. Tam a są... ma pan jakąś podpowiedź dla rządu? Jak wykorzystać rocznicę, setną rocznicę bitwy warszawskiej, wojny 20 roku? Mi to się słabo robi od tego, dlatego, że to będzie podobnie jak ze stuleciem niepodległości. Było dużo słabo? gadania, a na razie nic nie zrobili. I po prostu to jest, właśnie, to jest właśnie problem dzisiejszej naszej polityki historycznej, że jest rząd, który ma to na sztandarze. Mówimy to najlepiej robimy, najlepiej robimy. Kiedy przychodzi to do czego? Nie ma prawa. No to dobrze, Wszystko pyta, w ostatniej chwili... No dobrze, pytam o podpowiedź. No Jak się to trzeba, powinno być wykorzystane? No to, 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 chciałbym powiedzieć tak, teraz to już się trzeba zastanowić, co można zrobić w ostatniej chwili, bo z punktu widzenia dużych obchodów to jest ostatnia chwila. Można, może trzeba powiedzieć, dzień, dzień, pobudka, panowie ministrowie, to już jest moment, kiedy powinniście wiedzieć, czy przywódcy zachodniego świata będą wtedy w Warszawie. To jest wyjątkowa sytuacja. Ostatnia w historii sytuacja, kiedy myśmy z Rosją występowali jak równy z równym, to jest ostatnia sytuacja, kiedy nasze zwycięstwo na poziomie międzynarodowym w dużym stopniu naprawdę zawdzięczaliśmy sobie i swojej decyzji strategicznej. Mówię o państwie polskim i, i piłsudskim. I już dzisiaj powinni, zadałbym takie pytanie, czy są już zaproszeni goście? Czy wiecie, jak to będzie wyglądało? Czy macie program uroczystości? Profesjonalne przygotowanie wymagałoby tego. Czy są już zaplanowane przez organizacje niezależne sesje na zachodnich uniwersytetach? Czy są zaplanowane tłumaczenia dobrych polskich książek na ten temat przez organizacje niezależne ani rządowe? Bo rządowe organizacje nic na uniwersytetach zachodnich nie zrobią. Dobrze, to tylko na razie pozostaną Zostawiamy. bez odpowiedzi. A ja mam kolejne pytania. Mam nadzieję, że nie pozostaną nawet, 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 nawet tego łuku nie byli w stanie. E, e, dobrze, ani zaproszone ani wymyślić, ani zrobić, też go nie będzie. Żadnego szpitala, choćby pamiątkowego, nie będzie. No, zróbcie chociaż to, co się jeszcze da. Ja będę Dobrze, chwalił. a jeśli chodzi o noworoczne wyzwania stojące przed opozycją, to oprócz wyborów prezydenckich, co by pan wymienił? pokazać, że dla mnie to jest najważniejsza sprawa, dlatego, że to, co było największym osiągnięciem opozycji, ale także personalnie Grzegorza Schetyny w ubiegłym roku, doprowadzenie do tego, że Senat stał się normalną częścią parlamentu, który nie będzie pracował na gwizdek, jak to się mówi, na chepcika, tylko będzie normalnie funkcjonował, tak jak powinno być, będzie miał te parę tygodni, żeby się zastanowić nad każdą ustawą i teraz myślę, że największym zadaniem na ten rok jest pokazać ludziom, że normalny parlament ma sens. Czyli, że Senat, który nie biegnie na rozkazy partii politycznej, tylko jest normalną instytucją państwową, wykorzystuje swoje prerogatywy, działa. I ja mam wrażenie, że to jest najważniejsza rzecz. A to proszę ka... powiedzieć, czy pan podzielą. Bo to nie opinię... jest tak prosto, myśmy wygrali ten Senat, ale czy się okaże, że ludzie będą mieli poczucie, że z tego. Coś istotnego dla nich wypływa, to się zobaczy. Dobrze, zaraz zapytałem jeszcze o senat, ale na razie opinia Rafała Chwedoruka wygłoszona w czasie niedawnej rozmowy z Rzeczpospolitą y, przewiduje pan profesor Fedor bałkanizację opozycji. Czy pan uważa, że to jest możliwe? Nie do końca rozumiem, co miał na myśli. Że Myślę, to... że miał na myśli rozbicie, y, osobność, wybijanie się na niepodległość. Wydaje, że nie. Uważam, że w polskim systemie jest jasne, że są dwie duże, centralne partie, wokół których się koncentrują inne, bardziej satelitarne, czasem inteligentne, z ciekawymi pomysłami, ale jeśli realistycznie i na chłodno, i miałbym połączyć swoje doświadczenie i badawcze, i doświadczenie praktyczne, bo teraz takie też yy, znowu mam, no to myślę, że ten układ, dwie partie, wokół których grupują się różne środowiska, yy, pozostaje. Także centralną siłą opozycji, yy, prosta konkluzja, będzie Platforma Obywatelska. Dla mnie największym zadaniem jest rozszerzenie koalicji obywatelskiej, zbudowanie spójności tej struktury, o tym yy, zresztą ostatnio była mowa. I myślę, że jeśli drugie zadanie po Senacie, to to zadanie, żeby się przyszykować w taki sposób, że gdyby były wcześniejsze wybory, a ja uważam, że będą wcześniejsze wybory, czyli że za maksimum za dwa lata będziemy mieli wybory parlamentarne, żeby ten szyk już był naprawdę bardzo szeroki i dopracowany, bo to nie jest proste tworzenie koalicji obywatelskiej, bo to jest kwestia członków platformy, to jest kwestia takich osób jak ja, które do platformy nie należą, ale wspierają to, zaangażowały to musimy się. kończyć. Chciałabym jeszcze zapytać, lewicy. ponieważ powiedziałam, że zapytam o ten Senat. I ważną rolę odgrywa tutaj marszałek Senatu. Czy marszałek Senatu powinien coś zrobić, żeby zamknąć tę opowieść o swoich domniemanych, niejasnych sprawach związanych z przyjmowaniem pieniędzy podczas marszałek... pełnienia roli? Lekarza. Marszałek Senatu y, robi to, co powinien i powinien się na tym koncentrować, czyli po prostu dobrze wypełniać rolę marszałka Senatu. Mi się to bardzo podoba. Dobrze, ale czy On powinien nigdy... się do tego nie wie odnosić? Pani co, nie... Jeśli, wie pani, jak to jest w Lekceważyć? Znaczy lekceważyć nie. Pewnie będzie używał, nie rozmawiałem z nim o tym, metod sądowych, e, walki o, o swoje dobre imię, ale nie może się tylko na tym skoncentrować, ponieważ w Polsce jest, dzisiaj się przyjęło, że takie hejterskie systemy działają bez końca, więc jeżeli ktoś go e, be, będzie oskarżał i oskarżał bez końca, to tak szybko nie wygaśnie. Z drugiej strony, w o, no. tym hejcie może być jakaś prawda. On nie może być więc tylko nie można tego na... wszystkiego tylko kwitować hejć. On nie może być tylko na tym skoncentrowany, dlatego że widać, że poszło na niego takie uderzenie jeszcze zanim cokolwiek zrobił. Dopóki nie był marszałkiem Senatu, czy to wszystko na mnie było cacy. uderzenie, bo jest 30. E, mm, więc dziękuję. życzę marszałkowi Senatu dużo siły, bo od niego naprawdę dużo zależy w polskiej e, demokracji I naprawdę super, za niego Dzień, trzymam kciuki i się na tym koncentruje, żeby Senat Paweł wypadł Kowal. dobrze. Koalicja Dziękuję obradę, bardzo. Wszystkiego bardzo w dobrego w nowym niż. roku. To jeszcze zdążyliśmy? No, nie wiem, może już jesteśmy włączeni. Do widzenia. Wszystkiego dobrego.